Moskwa... Ale żem zaczął, moi drodzy, akurat nagrywanie. Wspaniały team. Zaprosiłem czterech moich widzów, żebyśmy razem stworzyli wspaniały team, żebyśmy się wspierali. Właśnie czułem dosłownie oparcie, dosłownie na moich plecach, dosłownie czołg mojego widza się oparł. Coś niesamowitego. Dobra, idziemy, chłopacy. Ach, szkoda gadać. Panie Cieślik, pan coś chce powiedzieć na swoją obronę, czy tak po prostu nie ma co gadać? A, sorry. A ja nie rozumiem. Nie rozumiem po angielsku. Słuchajcie, wiem, że jestem na kanale NVD. Wiem, że jest transmisja, ale mam nadzieję, że to uszanujecie. Że będę sobie co jakiś czas tutaj przy rosołku ochoczo mlaskał, bo jest cieplutki, a ja jestem przeziębiony. A rosół trzeba wtedy ciepły spożywać. Po Bożemu. Szkoda, że ty nas nie szanujesz. Refuse, powiedz mi, kiedy nie szanowałem widza? Każdy jeden widz, który przyszedł do mnie, robię zdjęcia, przybijam piąteczki, rozmawiam z nimi, chociażby dosłownie jedno czy dwa zdania. Szanuję wszystkich wspaniale, elegancko. O co ci chodzi? Dobra, idziemy, idziemy na B1. Ja się nie czuję, ja się czuję szanowany, a okej. Chodźcie. A ty czemu tu kot znowu zaraz wejdzie? Proszę, ogarniaj to, bo on mi zrzuca rzeczy, kochanie. Co tam? Tu jest wojna, a ty mi z kotem wchodzisz. Co to jest? Kobieto! Podczas wojny? Jeszcze raz? Hmm? Mam taki. Gdzie? Dobry! No na przykład tu. Mogę? Mogę. Cześć! I weź mi, poproszę tu... Odłamkowy idzie! A, dwóch na dole. Strzelajcie, swoi! To kurwy nędzy granat! W ukrycie, granata! Grat, kurwa! Zadaniełem żaro! O jasne! Jazda z kurwami! Ile tu było przekleństw? Dostałem! Cześć! Amunicja tutaj! Cześć. To jest wojna, tu nie ma miękkiej gry! Podczas wojny to przekleństwo najmniejszy problem. Nareszcie, zabezpieczyć teren. I my tu, prawda, musimy dbać o ten. To jest nasze miejscuwa. I teraz, moi drodzy, wielki atak na A1. To jest bardzo trudne. Ja wiem, że będzie wam ciężko. Wiem. Nie, przepraszam, na C1. Na C1. Ej, z prawej strony ktoś jest. Ktoś z daleka strzela. Nie wiem skąd. A widzę. Zaznaczam. Snajper. Dwie osoby tam na odległość są. Dobra, zginął. Idziemy na C1, słuchajcie, chłopaki. C1 to jest bardzo ciężki cel do utrzymania. Ale ja z pomocą gorącego rosołu dam radę.
Tu se radar zrobimy, a. Są po drugiej stronie. No i tam snajper stał. Miło patrzeć, jak taki plac jest rozwalony. A! Trzymaj! Podleć się! Dobra, chłopaki. Ekspansja na A1. Próba. Wielka próba. Musimy to... Ale idziemy wyrwę po prawej stronie. Po prawej stronie. O kurde, ale mi się strzelił ze snajpery. Dobra, Oskarek, ty dobrze robisz. Dobrze robisz. Idziemy. Tutaj, przejmujemy. Super, możecie się spawnić na mnie. Dajcie sprzęt! Claymore jeden, Claymore drugi. To są miny przeciwpancerne! Kto to postawił? Co za wariaci. Dobra. I dokonamy wielkiej próby przejęcia A2 też, ale jeszcze tutaj... Dajcie sprzęt! Amunicja, bierzcie! Apteczka! Idziemy, chłopaki. Idziemy, chłopaki, na A2. Nie jest to łatwe. Będzie ciężko. Awansowana na 20 poziom. Idziemy na zewnątrz, idziemy na plac budowy. Nad nami nasz helikopter. Jest w porządku. Dobra, i przejmujemy tę budowę. Nasz helikopter. No to za niedługo będę miał czołg. T-72. Jakiej to jest produkcji T-72? To jest rosyjski, czy? Tam. No i wracamy na A1. Wracamy na A1. Ale jaki ZSRR? T-72 to jest czołg taki nowoczesny, czy to jest jakiś bardzo, to jest jakaś stara konstrukcja? Bo ja się nie znam za bardzo na czołgach. W sensie, no tak trochę, co tam z drugiej wojny, ale... No, ale wiecie, to, że jest stary, to nie znaczy, że to jest w ogóle karton jeżdżący do śmieci, nie? Dalej może wystrzelić, dalej może zburzyć jakiś tam budyneczek, dalej może zabijać, no to wiesz, to nie jest tak. Wypieprzać to! Dobra. Słuchajcie. Ale tu nie możemy skoczyć. Spróbujmy C1, dobra, czyli mamy A1, A2, to jest super. Kurde, jakieś muszki mi latają. Ja sobie na A2 zrzucę czołg. Jak chcecie, to chodźcie tutaj. Na A2. Chodźmy.
Okej. Czekajcie. Mhm. Nie powinienem tak wjeżdżać, ale to robię. Dobra. Się wjeżdża. Ścisnęliśmy ich całkowicie. Ty, oni już nie mają żadnych punktów w ogóle. Trzeba ich ścisnąć tam, do respa. A nie! Biorą nam A2. Biorą nam A2, jedziemy. Ale mnie wciągnął. Ale mnie wciągnął w zasadzkę. To jest granatnik, to jest bardzo dobra broń. To jest nasz. Rozwalony. Już mam resztkę chyba amunicji, dobra, już nie mam. Uciekamy stąd. I musimy artylerię zrzucić im na łeb. Gdzie im zrzucimy? Zrzucimy im tu. Zaraz zobaczymy, czy kogoś ubiliśmy. Jest, jeden zabity, dwóch zabitych. Dwóch ubiłem artylerią. Trzech! Opłacało się. Ta broń... Beryl nie jest dobry na dużą odległość, to jest takie, wiecie. Dobrze by było A1 przejąć, chłopaki.
wracamy. Chodźcie. Tu miny są, czy nie? A1 przejęte? Super. Dokonamy próby teraz C1 przejęcia, ale będzie ciężko. Dobry. Aha, jeden wszedł. Dobra, jeden będzie szedł do A1. Wszedł bokiem budynku. Ja, ale szybko mnie trafił. Dobra. Idą na A1, ja tam się spawnię. Dobra, Claymore jest tu. Tu jest to pomieszczenie. Dobry! Dajcie sprzęt! Dobra, wszystko jest git. A2. Znowu, czekajcie, artyleria. Artyleria na A2. Dobra, no to jedziemy. Zobaczymy. Ała, ale schrupło. Ach, jednego ubiłem. Dobra. Pochowali się w budynkach. Tu trzeba radar zapuścić. Nie ma. Czekaj, co to jest? Tu jest chłop. Kurde, tutaj dwóch chłopów, którzy nie mieli znaczników i mnie to zmyliło. Da się grać, Mikołaj. Jest, nie ma kolejek, da się grać. Tylko jednej rzeczy chyba jeszcze nie naprawili, o czym mi donoszą widzowie, bo sam nie jestem w stanie tego zweryfikować. Że jeszcze, jeśli ktoś nie ściągnął tej gry, to nadal niestety nie jest to na lepszym uploadzie, nie jest to na lepszym hostingu, czyli... Ściąganie gry nadal trochę długo trwa, natomiast samo granie jakby już nie ma problemów żadnych z łączeniem się na serwer, nie ma kolejek w ogóle na serwer, mimo że dalej gra tam 2-3 tysiące osób, bo udało im się to zrobić. No ale widzisz, i to jest, a gdyby tak było, hopie, podczas uruchomienia, nie? To hopie, to całkowicie inaczej by było, no to trzeba tak było od początku zrobić, a nie... A, gra z 5 do 10 tysięcy osób, to przepraszam. Bo rano, ja mówię poprzez taki pryzmat, że rano, nie? Jak ja tam odpalam o 10. Rosół. Piwo jest jak rosół.
Cześć! Co tam nawala? Pobieranie słabe? Aha, ponad 10 tysięcy, bo są jeszcze osoby, które dalej ściągają klientem to. No, one niekoniecznie grają w tym momencie. To jest celna uwaga. Czyli do wszystkich osób, które są pokazywane, ile osób gra, są także wliczane osoby, które nie są w środku gry, a ją ściągają. Słuchajcie, zjadłem rosół. Troszkę mnie rozgrzało. Troszkę mi lepiej. Oczywiście, że tak. Chodźcie, chłopaki. Ostatnie 7 minut. To musi być mocne. To musimy iść i przejąć. Chodźcie. A2. Przejmujemy. Kto tu strzela? No i elegancko. Jeden leży. Macie ktoś apteczki? O kurwa! O cholerka! Dobra. Chodźcie na A2. Ze Steama już normalnie zagram, czy dalej problem? Zagrasz. Jak masz ściągniętą, to zagrasz. A jak nie masz ściągniętej, to będziesz jeszcze ściągał troszkę, co? Bo to niestety ściąganie nie jest tutaj... Po prostu hosting, na którym to stoi, to jest w pewien sposób ograniczony. I to nie jest takie słowo, które ma na celu wyśmianie go. A określenie faktu raczej. Dobra, dupnę jeszcze artylerię, bo już jest koniec gry. Także myślę na A1, to nie opłaca się. Tu jest nasz. Ale gdyby naszego tu nie było, to mógłbym zaryzykować. Na C1, zawsze spoko na C1. Dawaj, walimy. A może. Dobra. Będą zaraz jechać. Plac Czerwony. A powiedzcie mi, czy kiedyś, bo z jakiego roku jest w ogóle ta budowla, jakby ten cały kompleks tutaj, który określamy placem, do
Czy kiedyś on... Nie, no... Nie był on zniszczony nigdy. Wskutek wojny. No, Holender. Co tam? Już nie mam amunicji. Dawaj, dawaj. Jedzie czołg. Ej, bo jest bardzo wyrównany pojedynek. O kurwa, dobra, musimy bronić. Bo wiecie, niszczy się. Chyba tak mi się wydaje, z logicznego punktu widzenia. Jeżeli przejmuje się jakiś teren i ten teren jest fajny, tak mówiąc kolokwialnie, fajny, to się go nie niszczy, wiedząc, że, albo ufając w to, że będziesz go umiał utrzymać i że będzie do ciebie należał, bo ci się przyda. Ale jeżeli już nie ma na to szans, trzeba się wycofać, albo wiesz o tym, że kiedyś go stracisz. No to wiadomo, tak jak robili Ruscy. Wchodzili do Polski i rozwalali. I wychodzili z niej. Nie, nie chcę, dziękuję, kochanie. Bo ja tu wolę. Tak? Co? Bo ja tu wolę, to jest serem, wchodzi mi i mnie smakuje. A, no to nie, ja tego nie wiem. Nie tak się modernizuje armię. Serio? Ile? Tyn tyn, taki będzie dźwięk. Tyn tyn. Ale patrzcie, najlepsza drużyna to nasza była drużyna. Widzicie? Jesteśmy najlepsi, moi drodzy. To był nasz najlepszy... No i kurde, najlepsza drużyna. Pięknie.